Kochani, są dwie zupełnie przeciwne rzeczy, które ludzie bardzo często ze sobą mylą. Ludziom się wydaje, że jak coś zbierają, to oni są kolekcjonerami. Nie, jeżeli ludzie coś zbierają, to są tylko i wyłącznie zbieraczami. Jeżeli człowiek dużo, dużo rzeczy uzbiera, to jest tylko zbieraczem, czyli może się okazać, że to, co zbiera, to są śmieci. Kolekcjoner to jest ktoś, kto byle czego nie wkłada do swojej kolekcji, gdyż jakby włożył byle co do swojej kolekcji, to ta kolekcja zaczęłaby tracić na wartości, a nie zyskiwać. Kolekcja zyskuje na wartości wtedy, kiedy nowo zdobyty przedmiot jest bardziej wartościowy niż ten, który jest najwartościowszy w kolekcji, którą posiadam. Czyli każdy nowy element kolekcji ma być bardziej wartościowy niż najwartościowszy z dotychczas posiadanych. Inaczej przechodzimy w stan zbieractwa. Po co wam o tym mówię? Kochani, mówię to nie bez powodu, gdyż bardzo często się zdarza, że ludzie zamiast kolekcjonować, zbierają i zbierają bardzo często emocje, czyli zbierają śmieci zupełnie niepotrzebne. Czyli dla tych, którzy się do tej pory nie domyślili, to w tej chwili w jasny sposób, prosty, jak krowie na rowie. Jeżeli następna dziewczyna, którą poznajesz, to ją poznajesz tylko i wyłącznie po to, żeby zaliczyć i mieć kolejny numerek na swoim koncie, to jesteś zbieraczem. A teraz dla tych, które się jeszcze nie domyśliły, kochana, jeżeli umieszczasz na Facebooku swoją kolejną podobiznę po to, żeby jakiś kolejny Kowalski się tobą zachwycił i ci postawił lajka 3027, to jesteś zbieraczką lajków, a twoja wartość, droga, cudowna, facebookowiczko, wcale nie wzrasta. I dlatego proponuję, żebyście się zastanowiły, drogie panie, czy wam zależy na tym, żeby kolekcjonować kolejnych księciów, czy żeby zbierać kolejne lajki od kogoś, kto nie jest w stanie odróżnić ciebie od księżniczki.